Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Jacek chyba Henrykowicz, bo tu jest Jack Henrykowicz, ale myślę, że to jest literówka. Szanowny Panie Stanisławie, chciałem się zapytać, czy żałuje Pan tego, że Pan Marian Kowalski odszedł z telewizji Idź pod prąd Pana Chojeckiego. Co prawda tam jego analizy polityczne nie były górnych lotów, ale uważam, że teraz są jeszcze gorsze. No, ja nie słuchałem tych analiz politycznych pana Kowalskiego, kiedy był tam komentatorem czołowym telewizji Idź pod prąd. Wiem, że tam bardzo mnie krytykował i to przy użyciu takich epitetów dosyć niewybrednych, ale nie gniewam się, bo myślę, że pan Marian Kowalski, nawet jakby chciał, to nie bardzo mógłby mnie obrazić. Natomiast no teraz rzeczywiście te jego analizy polityczne są chyba gorsze, to słusznie pan tu zauważył. Ale dlaczego? Dlatego, że pan Marian Kowalski w ramach walki z Konfederacją jest przez obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm nadymany na płomiennego przywódcę Ruchu Narodowego. No oczywiście nie tylko dla jego niewątpliwych zalet i przymiotów, ale przede wszystkim w ramach takiej transakcji wiązanej. My tobie to, a ty nam tamto. No i rzeczywiście oglądałem jeden z takich występów. No trudno to nazwać analizą polityczną, to za dużo by było powiedziane. Oglądałem jeden z takich występów pana Kowalskiego w czasie kampanii wyborczej, gdzie on tutaj stręczył, że tak powiem, bardzo namiętnie narodowi polskiemu pana prezydenta Dudę, że jest najlepszym prezydentem i w ogóle, ale to nie byłoby może najbardziej zabawne, gdyby nie uzasadnienie, bo zabawne było uzasadnienie. A dlaczego pan Andrzej Duda jest takim znakomitym prezydentem? A dlatego, że został naznaczony przez naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, który i tak dalej, tutaj taki panegiryk zasadził tam niezłomny i tak dalej. No, pan Marian Kowalski panu Kaczyńskiemu. Podobne były panegiryki na cześć Józefa Stalina w latach 40. i 50. Także wydaje mi się, że nie jest wykluczone, że pan Marian Kowalski czerpie inspirację z tego źródła. Więc nie żałuję, że tam no, opuścił w telewizję Idź pod prąd. Nie ma czego żałować. Pan Daniel Daniel. Szanowny panie Stanisławie, czy możliwe jest dzisiaj cofnięcie uwłaszczenia nomenklatury komunistycznej, która stała się beneficjentem transformacji ustrojowej ustalonej w Magdalence? Życzę dużo zdrowia i zapewniam o regularnym wsparciu wszystkiego dobrego. Dziękuję za regularne wsparcie, no i życzę wzajemnie dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie, dlatego że ta własność już kilkakrotnie zmieniała właścicieli w ciągu ostatnich 30 lat. No a prawo polskie chroni nabywcę w dobrej wierze. W związku z tym obawiam się, że to by było po prostu już niemożliwe. Zresztą muszę powiedzieć, że takie było założenie tutaj autorów transformacji ustrojowej. Przypomnę, kto to był. Wcale nie generał Kiszczak, bo generał Kiszczak dostał tylko zadanie do wykonania. Autorami naszej transformacji ustrojowej był z jednej strony amerykańskiej pan Daniel Frick, który później był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie i pilnował, czy wszystko się tu odbywa zgodnie z założeniami, a z drugiej strony pan Władimir Kruczkow, ówczesny szef Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego jeszcze Związku Radzieckiego, czyli KGB. No i dlaczego myślę, że takie było założenie od samego początku? Otóż w 1991 i 1992 roku uczestniczyłem w pracach takiego zespołu poselskiego, parlamentarnego, bo to tam również i senatorowie niektórzy wchodzili, który się zajął opracowaniem projektu ustawy o restytucji mienia.
No i ja nie byłem posłem, ale brałem udział w pracach tego zespołu. No i jak już przygotowaliśmy ten projekt, to przedstawiłem pomysł, że w związku z tym, że ten zespół nie miał dużej siły przebicia w Sejmie, żeby przedstawić ten projekt prezydentowi Wałęsie i żeby on go wniósł jako własną inicjatywę ustawodawczą, pierwszą zresztą. Byłaby to pierwsza inicjatywa ustawodawcza. No i to panowie parlamentarzyści się bardzo do tego zapalili. W związku z tym umówiłem audiencję u prezydenta Wałęsy, no i referowałem mu tam, dlaczego powinien ten projekt poprzeć. Pierwszy argument to był taki, że no, jest to ustawa o charakterze ustrojowym. Na czym polegała komuna? No, na zmianie stosunków własnościowych, a ta ustawa przywraca poprzednie stosunki własnościowe w takim zakresie, o ile, jakim to jest możliwe oczywiście. No więc to jest jeden powód, żeby właśnie taki prezydent jak on taką pierwszą inicjatywę ustawodawczą wniósł. Drugi powód był taki, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, no to w ciągu kilku, może mniej niż 10 lat odtworzy się w Polsce gruba warstwa właścicieli, którzy będą stanowili naturalne zaplecze antykomunistycznych formacji politycznych. Bez względu na to, jak one by tam się, po jakim sztandarem by występowały, dlatego że ci ludzie będą pamiętali, kto im własność zrabował i kto im oddał. W związku z tym na żadne komunistyczne tam plewy się nie dadzą tutaj nabrać. No i wreszcie trzeci argument, jaki podałem, to taki, że pan, panie prezydencie, pewnie będzie starał się o ponowny wybór i jeśli pan rzuci na stół tę ustawę jako własną inicjatywę, niech cała chwała spłynie na pana, no to będzie to bardzo poważny argument o dużym ciężarze gatunkowym i może się przyczynić do ponownego pańskiego wyboru. I Lech Wałęsa nam odmówił. Ja wtedy zrozumiałem, że żadnej restytucji mienia nie będzie, że po co oddawać własność, kiedy można ją rozkraść. No i tak się stało. I tak się stało. Nawiasem mówiąc, do dzisiejszego dnia nie ma ustawy o restytucji mienia, z czego próbują korzystać Żydzi już w sposób coraz bardziej bezczelny. Także myślę, że tak to w tej chwili wygląda. Pan Jan Kowalski. Panie Stanisławie, od jakiegoś czasu nie jest pan gościem Centrum Edukacyjnego Powiśle Polska. Można wiedzieć, co jest przyczyną? Pozdrawiam serdecznie. No, przyczyna jest taka, że ja z własnej inicjatywy zakończyłem współpracę z panem Rafałem Mosakowskim. No i tyle. I tak się to skończyło. Nie ma w tym żadnego tam drugiego czy zagadkowego dna.